zasadnicza rzecz w przypadku tego, co za chwilę będziemy mówić, czyli spółdzielni energetycznej. W Lądku-Zdroju w inkubatorze przedsiębiorczości odbyło się kolejne spotkanie w sprawie lądeckiej spółdzielni energetycznej. Tym razem udział w nim wzięli przedsiębiorcy. Chcę bardzo mocno wyjść też w kierunku osób, które prowadzą tutaj działalność, bo my nie mamy przemysłu. Pamiętajmy, że Lądek-Zdrój razem z gminą jest pozbawiony możliwości rozwoju przemysłu ze względu na strefę uzdrowiskową i tutaj możemy tylko liczyć na te takie usługi turystyki, a tak naprawdę usługi turystyki i usługi uzdrowiskowe nie są mocno dochodowymi, bo co innego miejscowość typowo jakaś turystyczna, gdzie przyjeżdżają naprawdę milionerzy. U nas przyjeżdżają głównie ludzie na kuracje, nie są to ludzie mocno zamożni i musimy pamiętać też o tych osobach. A każde możliwości dostarczenia im prądu z odnawialnego źródła energii obniży im też koszty funkcjonowania, co też może wpłynąć na ich podniesienie zysku bądź ewentualnie pokrycie strat. Mając na względzie też ten okres, który akurat teraz mamy, czyli lawinowe wzrosty cen energii, zarówno elektryczny, jak i ciepły, no po prostu szukamy każdych alternatyw, każdych możliwości, żeby zaoszczędzić bądź obniżyć koszty. Nie tylko zwracam się do obiektów turystycznych, ale też myślę o sklepach, myślę o jakichś hurtowniach, o jakichś małych zakładach pracy, wszędzie, gdzie wykorzystywany jest w ciągu dnia, w czasie pracy prąd, a który mógłby właśnie być źródłem, którego mogłaby być nasza farma fotowoltaiczna. To jest bardzo dobry pomysł i perspektywiczny. W dobie wzrostu energii w kraju, jaki notujemy, fotowoltaika, następnie pompy ciepła, dwa te połączone rozwiązania to jest super pomysł i super sprawa. Także całym sercem i tutaj trzymamy kciuki za spółdzielnię, żeby miała środki na rozwój dalszych tych fotowoltaicznych elementów i żeby nas chcieli, przedsiębiorców, przyłączyć tutaj właśnie do tej spółdzielni. Ta cała procedura, którą tłumaczył burmistrz, dla Was jest zrozumiała? Tak, to jest czytelne. No, każdy tam żyje już na jakimś poziomie, także tutaj było przedstawione wszystko fajnie, czytelnie, poparte dokumentami, podpisy z tauronami, także wszelkie zaplecze już perspektywiczne, burmistrz ma być zaopracowane, także wszystko w dobrym kierunku zmierza. No, dla nas jest to jakaś nadzieja na konkurencyjność, na jakieś zostanie na powierzchni tak naprawdę. Przy tych obecnych cenach energii no, trzeba będzie przetrwać, tak czy inaczej to jest perspektywa przynajmniej 2 lat. Niemniej jednak no, myśleliśmy o jakichś rozwiązaniach we własnym zakresie, natomiast no, dużo bardziej korzystne jest rozwiązanie jakieś takie spółdzielcze, systemowe, kolektywne. Dzisiaj podkreślałem, według pisma, które otrzymałem z Ministerstwa Klimatu, zostało podane co najmniej 5 nowych źródeł finansowania tego typu inwestycji, czyli budowy i rozbudowy farm fotowoltaicznych, czyli odnawialnych źródeł energii. I we większości przypadków, jeżeli mówimy o dotacjach i grantach, są to środki unijne. Tutaj zarówno z pieniędzy finansowanych bezpośrednio przez urzędy marszałkowskie, ale też Fundusz Sprawiedliwej Transformacji na przykład, który dla nas, dla naszego regionu wałbrzyskiego daje potężne szanse na rozwój odnawialnych źródeł energii i szeroko pojętej dekarbonizacji. Wiadomo, że to nie była podjęta decyzja dzisiaj, wczoraj czy przedwczoraj przez pana burmistrza, tylko wiele lat temu. Nie wiem, czy przewidział to, że będzie taki kryzys energetyczny na obecną chwilę. Bardzo dobrze, że poszliśmy w tym kierunku, uważam. Sam jestem oczywiście użytkownikiem ogrzewania na energię elektryczną i uważam, że w tym przypadku jako miasto i gmina uzdrowiskowa powinniśmy zmierzać w kierunku tym, żeby jak najmniej było emisji spalin do naszej atmosfery. A tutaj daje nam to możliwość właśnie zastosowania, pozyskania energii elektrycznej poprzez fotowoltaikę. W pierwszej kolejności ta tańsza energia ma popłynąć do instytucji samorządowych. Przedsiębiorcy będą w tej dalszej perspektywie, no ale ten pierwszy krok trzeba zrobić. Jak najbardziej i myślę, że te początki, które teraz będziemy mieć, gdzie powstała spółdzielnia energetyczna, jak również z tego, kiedy popłynie pierwszy prąd, a ma to się wydarzyć na początku przyszłego roku, będą zasilane te wszystkie jednostki, które są podległe gminie, czyli szkoły, straże pożarne, urzędy, tak jak Urząd Pracy, Urząd Opieki naszej społecznej, tak jak ratusz, jak Centrum Kultury. I w tym przypadku myślę, że to nam da jakikolwiek obraz, czy to, co zostało zaplanowane i wykonane, czy to spełnia swoją rolę. Jeśli tak, to dalszy etap, że tak powiem, rozbudowy tej fotowoltaiki będzie jak najbardziej wskazany.
Pierwsze prace na budowie farmy fotowoltaicznej już ruszyły. Po zarejestrowaniu w KOWR-ze pozostanie kwestia podłączenia i podpisania umowy z dystrybutorem. W listopadzie odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie działalności Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej. Jak zapowiedział burmistrz Roman Kaczmarczyk, w najbliższym czasie zostanie uruchomiona strona internetowa spółdzielni, gdzie będzie można znaleźć wszystkie informacje i aktualności.